23 lutego to Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją, i choć dzisiejszy odcinek nie będzie o depresji, to zajmiemy się arcyważnymi jej objawami, jak niepokój czy lęk, które skutecznie mogą sabotować Cię na drodze do Twojego życia marzeń. Z tego odcinka dowiesz się o przynajmniej 10 sposobach na to, jak skutecznie poradzić sobie z niepokojem. Lękiem i praktycznie każdym napięciem pochodzenia emocjonalnego, w tym obniżonym nastrojem, które może dopaść każdego, zwłaszcza na przedwiośniu. Nazywam się Piotr Cygan i witam Cię w podcaście Czas na życie marzeń. Głęboko wierzę, że to, co potrafimy sobie wymarzyć, jest dla nas osiągalne. Co najważniejsze, bez względu na okoliczności, marzeń nikt nie może nam odebrać. Naszym życiowym zadaniem jest obudzić się i uczynić je rzeczywistością. Spójrz więc na swoje życie inaczej, jak gdyby najlepsze miało się dopiero wydarzyć. Twoja podróż pełna inspirujących tematów i wywiadów zaczyna się teraz. Głębokość naszego niepokoju często równa jest głębokości naszej tęsknoty za zmianą. Lama Surya Das. Witaj ponownie w odcinku piątym mojego podcastu. Jestem Wam niezmiernie wdzięczny za pozytywny odzew i wspaniałe słowa, które kierujecie do mnie po odsłuchaniu pierwszych odcinków. To prawdziwy miód na moje serce woda na młyn. Promyk światła, ale przede wszystkim wiatr w żagle. Bardzo dziękuję także tym osobom, które zdecydowały się udostępnić moje odcinki swoim znajomym. Ty wiesz, że mówię teraz do ciebie. Pozdrawiam serdecznie dzisiaj wszystkich, którzy słuchają mnie dzięki poleceniu. Wierzę, że istnieje wyższy sens, dla którego właśnie ty teraz słuchasz tego odcinka. Być może znajdujesz się teraz w sytuacji, że potrzebujesz nieco inspiracji, by znów ruszyć do przodu, bo właśnie utknąłeś. Nawet jeśli myślisz, że utknąłeś, to właśnie teraz, kiedy to słuchasz, lecisz przez galaktykę ponad 200 km na sekundę. Mark Manson, wyobraź sobie, wcale nie stoisz w miejscu, nie da rady. A może Aktualnie znajdujesz się w sytuacji, w której potrzebujesz dobrego słowa i odrobiny wsparcia. Bo życie marzeń to nie zawsze droga usłana różami. Choćbyśmy niewiadomie, jak je projektowali, jest tylko życiem, a my jesteśmy ludźmi. Doświadczamy emocji, nie tylko samych pozytywnych. O ile nie czerpiemy dodatkowych korzyści z doświadczenia tych negatywnych. To te negatywne, zwłaszcza stany emocjonalne, jak lęk czy niepokój, można stosunkowo szybko załatwić. A jak? Lęk to tylko myśl, a myśli można zmienić. Louis, hej. Zanim przedstawię Ci 10 i więcej sposobów, jak się z tym uporać, ustalmy trzy fundamenty. Fundament pierwszy. Trójkąt poznawczy. To taka koncepcja psychologiczna, wykorzystywana między innymi w terapii poznawczo-behawioralnej. Sugeruje ona, że istnieje dynamiczna interakcja między trzema elementami: myśli, emocje i zachowanie albo fizjologia. Myśli mogą być pozytywne. Negatywne lub neutralne. To wiesz dobrze. I mają one wpływ na nasze doświadczenia emocjonalne, zachowania i fizjologię organizmu. Emocje to reakcje emocjonalne na myśli, pośrednio zdarzenia to nasz sposób myślenia na temat zdarzeń wywołuje tą reakcję, ale także naszą fizjologię. Zachowanie to reakcje i działania w odpowiedzi na nasze myśli i emocje. Zachowania mogą być widoczne i obserwowalne przez innych, np. mówienie, gestykulacja, lub mogą być wewnętrznymi reakcjami, np. unikanie czy wycofanie się. Zachowanie to także reakcja fizjologiczna fizyczna odpowiedź organizmu. Na przykład wyobraź sobie soczystą, żółtą, kwaśną cytrynę. Przekrajasz ją na pół jakimś ostrym nożem i liżesz środek językiem, rozkoszując się kwaśno słodkim smakiem. Masz to? Jest reakcja fizjologiczna? Ja musiałem aż przełknąć ślinę. To właśnie twoje myślenie wywołało reakcję fizjologiczną. Czyli zachowanie Twojego organizmu. Kiedy mocno się uśmiechasz, podniesiesz wysoko ręce i wyprostujesz kręgosłup, Twój organizm zaczyna produkować substancje chemiczne, które wprawiają Cię w dobry nastrój. Poprzez zmianę fizyczną następuje reakcja fizjologiczna, która wpływa na Twój stan emocjonalny i w konsekwencji na sposób myślenia. W takiej postawie nie sposób myśleć o czymś negatywnym. Możesz to łatwo sprawdzić w tym momencie. Co najważniejsze w tym trójkącie, nasze myśli wpływają na nasze emocje, które z kolei wpływają na nasze zachowanie, a zachowanie może z kolei wpływać na nasze myśli. I emocje, na przykład negatywne myśli, mogą prowadzić do negatywnych emocji, które z kolei mogą skłaniać nas do unikania określonych sytuacji, co może jeszcze bardziej pogłębiać negatywne myśli. Temat omówimy dokładniej w kolejnych odcinkach, bo coś mi się wydaje, że nie starczyłoby dzisiaj na to czasu. Na ten moment ważne jest, by mieć świadomość, że możesz przejąć kontrolę. Nad tym, co myślisz i czujesz poprzez zmianę fizjologii ciała czy zachowanie, ale także zmieniając to, jak się czujesz, wpłyniesz na zmianę myślenia i fizjologię swojego organizmu. Fundament drugi. Twoja strefa wpływu. Na co masz wpływ? Jest tylko jedna droga do szczęścia. Przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu. Naszym głównym celem nie powinno być wypatrywanie tego, co odległe i niewyraźne, lecz czynienie tego, co leży w zasięgu naszej ręki. Dale Carnegie z książki Jak przestać się martwić i zacząć żyć, którą serdecznie polecam. Na co tak naprawdę masz wpływ? O Twojej strefie wpływu mówi także. Znany autor książek Steven Covey, konkretnie w swojej książce „Siedem nawyków skutecznego działania” wspomina o strefie czy kręgu wpływu i kręgu zainteresowania. Każdy z nas ma wiele różnych zainteresowań: zdrowie, dzieci, praca, związek, zakupy na święta, pogoda, podatki, sytuacja polityczna w kraju. Na jakiego kandydata zagłosować? Ceny paliw, ceny energii, zużycie prądu, stan techniczny autobusu, którym możesz dojeżdżać do pracy, stan techniczny samochodu, który prowadzisz kryzys gospodarczy, wojna w Ukrainie, zmiana klimatu. I zobacz, kiedy oddzielisz te zainteresowania od tego, nad czym masz pewnego rodzaju kontrolę czy bezpośredni wpływ, Wyjdzie ci strefa wpływu. Jeśli skupisz całą swoją energię na tym, na co masz wpływ, a nie masz bezpośredniego wpływu, na przykład na kryzys gospodarczy, wojnę w Ukrainie, wzrost podatków, ceny paliw, ale masz wpływ na przykład na zużycie paliwa czy prądu w swoim domu. Kiedy to zrobisz, odczujesz prawdziwą lekkość. Masz wpływ ogólnie na swój rozwój osobisty, twoją drogę samodoskonalenia, na twoje myśli, na twoje emocje, na swoje zachowanie i wszelkie sprawy, których rozwiązanie leży w twoich rękach, bo dotyczą bezpośrednio ciebie. To jest twój obszar największej skuteczności. Fundament trzeci. Masz wybór. Masz Wolną wolę. Między bodźcem a reakcją jest przestrzeń. W tej przestrzeni tkwi nasza siła wyboru reakcji, a w naszej reakcji tkwi nasz rozwój i nasza wolność. Viktor Frankl. Nawet jeśli nie masz na coś wpływu, masz wpływ na dobór swoich myśli na ten temat i swoją reakcję. Czyli rodzaj odpowiedzi. Ta odpowiedź czyni cię odpowiedzialnym, albo też nie. Zawsze masz wybór, co chcesz myśleć i co chcesz czuć. Oto 10 i więcej sposobów na to, jak poskromić negatywny stan emocjonalny tu i teraz. Pierwszy: oddychaj świadomie. Oddychanie powoduje redukcję napięcia mięśniowego. Prosta sprawa. Głębokie oddychanie aktywuje układ przywspółczulny, który jest odpowiedzialny za relaksację i redukcję stresu. To z kolei powoduje obniżenie poziomu kortyzolu, hormonu stresu, co może zmniejszyć odczucie lęku i niepokoju. Podczas momentów lęku lub niepokoju często oddychamy szybko i płytko, co może nasilać te uczucia. Głębokie oddychanie pomaga zwolnić tempo oddechu, co prowadzi do spowolnienia rytmu serca i zmniejszenia pobudzenia. Skupienie uwagi na oddechu zabiera naszą świadomość z przyszłości, gdzie występuje lęk, do teraźniejszości. O tym za chwilę. O oddychaniu planuję przygotować osobny odcinek, ale Ty już teraz możesz na własną rękę. Znaleźć i stosować rozmaite techniki oddechowe, na przykład pogłębione oddychanie, liczenie oddechów, metodę 365, a także metodę Wima Hofa. Sam codziennie rano wykonuje ćwiczenia oddechowe według Eismana, czyli Wima Hofa. Drugi sposób. Wracaj do teraz jak najczęściej. Gdzie jesteś? Gdzie są Twoje myśli? Już wiesz, że świadomym oddechem możesz być w teraz. Lęk, niepokój to stany emocjonalne wynikające z obawy o to, co będzie w przyszłości. Jeśli odczuwasz lęk czy niepokój, prawdopodobnie Twój punkt skupienia nie jest tam, gdzie powinien być. Warto czasem pofantazjować, ale tylko wtedy, kiedy służy to jakiemuś dobremu dla Ciebie celowi. Gdzie jestem teraz i gdzie chcę być? Wąchaj kawę i zainspiruj się mindfulness, czyli uważnością. To sposób trzeci. To także sposób na to, by być w teraz. Na przykład, powąchaj świeżo zaparzoną kawę. Nie sposób być w przyszłości, wąchając taką kawę. Weź rodzynkę i zwyczajnie zacznij ją rzuć. Poczuj jej smak, fakturę, konsystencję. Udaj się na świadomy spacer. Skupienie na krokach podczas chodzenia jakie one są, czy długie, ciche, głośne sprowadzi cię właśnie do tu i teraz. Świadome słuchanie. Kiedy słuchasz muzyki, rób to świadomie. Puść muzykę instrumentalną i skup się na poszczególnych instrumentach. Jestem ciekaw, jak wiele jesteś w stanie policzyć instrumentów w danym utworze. Nazywaj je. Co jeszcze może przywołać cię do tu i teraz? Słuchaj muzyki i tańcz. Muzyka bezpośrednio oddziałuje na emocje. Słuchaj muzyki pozytywnej, instrumentalnej, najlepiej o częstotliwości 432 Hz, częstotliwości naturalnej muzyki, jak szum liści na drzewie. Muzyki takiej możesz poszukać na przykład na YouTube, jest tego pełno, nawet znane ci utwory przerobione na taką częstotliwość. Taniec to także sprawdzony sposób na negatywne emocje i różne stany emocjonalne. Włącz ulubioną muzykę i tańcz. Zatrać się w rytmie lub melodii bądź tą muzyką. Otrząśnij się. Psy tak robią. Przynajmniej psy. Jeśli nie lubisz tańczyć, mam dla ciebie inną propozycję czyli sposób piąty. Być może zauważyłeś kiedyś, jak pies reaguje na to, gdy się czegoś boi. Zwyczajnie się trzęsie. On nie trzęsie się, bo się boi, tylko trzęsie się, żeby się uspokoić. To jest zasadnicza różnica. W taki sposób pies odreagowuje, rozluźniając swoje mięśnie. To naturalna umiejętność zrzucania z ciała emocji. Emocje mogą blokować się w ciele. Możesz uwolnić lęk, niepokój, na przykład podskakując i wytrząsając całe ciało. Podobnie jakakolwiek aktywność fizyczna pomoże pozbyć się zablokowanych stanów emocjonalnych, czy to siłownia, czy fitness, yoga, pływanie itd. Ale to, co możesz zrobić od razu, bez zbędnej zwłoki, to podskoki. Z wytrząsaniem ciała. Możesz także kupić do domu mini trampolinę. To też zrobi niezłą robotę. Pisz, zapisuj. Pisanie to także sposób fizjologiczny na zmianę swojego stanu emocjonalnego poprzez ruch ręką. Podczas pisania. Otwiera się kanał przepływu między mózgiem a ręką, i to, co cię trapi, wypływa i zostaje na papierze. Co z tym papierem zrobisz, to już Twoja sprawa. Pod wpływem pisania aktywuje się wiele obszarów mózgu. Dlatego mówi się, że pisanie jest formą autoterapii. Na papierze możesz wszystko przepracować. Kolejny pomysł to. Pisanie zeszytu wdzięczności. Zapisuj codziennie rano lub wieczorem to, za co jesteś wdzięczny. Pisz afirmacje, które będą cię wspierać. Sposób siódmy medytuj i wyrażaj afirmacje. Medytacja czy modlitwa jest najstarszą metodą przebywania w teraźniejszości. Skupianie swojej uwagi na słowach, oddechu trzyma w teraźniejszości, w której nie ma obecnego lęku czy niepokoju. Jeśli jest, to wracaj. Medytacja uczy obserwowania myśli z dystansem i kontrolowania ich, zamiast być nim kontrolowanymi. Dzięki temu radzisz sobie lepiej z niepokojem, uczysz się rozpoznawać te myśli dzięki czemu z łatwością od nich się uwalniasz. Możesz zacząć od jednomomentowej medytacji, bardzo prostej i gotowej do zastosowania. Znajdziesz ją na YouTubie. Zachęcam cię do subskrypcji newslettera mojego podcastu na stronie piotrcygan.pl, Ukośnik Podcast. Oprócz odtwarzacza otrzymasz co tydzień omówienie odcinka i materiały dodatkowe, w tym linki do ciekawych filmów na YouTubie, książek, materiałów poruszonych w odcinku. Wyrażaj afirmacje wspierające pozytywny nastrój. Gdzie się da na głos i najlepiej przed lustrem. Dla przykładu oto 10 wspierających afirmacji, które możesz zastosować od razu. Mam wpływ na moje myśli i uczucia. Akceptuję siebie takim, jakim jestem, i wybaczam sobie. Jestem wystarczająco dobry, taki, jaki jestem. W przyszłości czeka mnie wiele dobrych rzeczy. Akceptuję swoją drogę i to, gdzie jestem. A jestem gotów na te zmiany. Jestem gotów zobaczyć i przeżyć różne rzeczy. Wybaczam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili. Chociaż jest mi ciężko, bezwarunkowo kocham i akceptuję siebie. Zasługuję na miłość i szczęście. Kocham siebie i to, kim jestem. Sposób ósmy. Maluj i twórz sztukę. Dla niektórych, malowanie, na przykład na płótnie czy rysowanie, a także kolorowanie mandali jest formą medytacji. Malowanie daje możliwość wyrażania emocji w sposób niewerbalny. Możesz użyć kolorów, form, linii, aby przekazać swoje uczucia i doświadczenia w sposób, który może być trudny do wyrażenia słowami. Podobnie jak medytacja, malowanie może pomóc skupić się na teraźniejszym momencie. Podczas Malowania możesz zapomnieć o swoich troskach i zatopić się w procesie twórczym, co może prowadzić do chwilowej ulgi od niepokoju. Malowanie może być częścią arteterapii, która została udowodniona jako skuteczna w radzeniu sobie z różnymi problemami psychicznymi, w tym z lękiem i depresją. Arteterapia pozwala na. Eksplorację myśli i uczuć poprzez proces twórczy. Aktywność twórcza, tak jak malowanie, czy nawet rzeźbienie czy garncarstwo, może pomóc w redukcji napięcia i stresu. Koncentracja na pracy manualnej i wizualnej może prowadzić do relaksacji ciała i umysłu, co także może przyczynić się do zmniejszenia objawów niepokoju. Jedz czysto, zero słodyczy, unikaj słodyczy, one tylko na chwilę dają ukojenie. W dłuższej perspektywie powodują skok cukrowy i spadek energii, który prowadzi do jeszcze gorszych stanów emocjonalnych, nie mówiąc już o poczuciu winy i wyrzutach sumienia bo znowu o jedną czekoladkę za dużo. O zdrowiu i odżywianiu będę mówił w kolejnych odcinkach. Skup się na celu. To sposób dziesiąty. Wyznaczaj cele. Możesz posłuchać o wyznaczaniu celów w odcinku piątym mojego podcastu. To najlepszy sposób na to, by być czymś zajętym teraz. Cele wyznaczasz na przyszłość, ale podejmujesz działanie w teraźniejszości. Poza tym świadomość, że masz cel, a zwłaszcza jakiś cel w życiu, sprawia, że rośnie twoja motywacja, samoocena i poczucie sensu. Tu także odsy odsyłam cię do odcinka poprzedniego. Pomysł, sposób jedenasty. Wybierz się na sesję access bars. Access bars to nieinwazyjny i przyjemny zabieg energetyczny polegający na subtelnym dotyku opuszkami palców określonych 32 punktów na głowie przypominających meridiany znane z medycyny chińskiej prowadzi do lepszego samopoczucia w takich stanach jak niepokój, depresja, stres, uczucie przytłoczenia, chaosu, a także w stanach napięć fizycznych i emocjonalnych. Przynosi większą lekkość we wszystkich obszarach życia. To doskonały sposób na zadbanie o własny dobrostan. Doktor Terry Hope przeprowadziła badania, z których wynika, że 90-minutowa sesja access bars zmniejsza stany lękowe o 85% i symptomy depresji o 83%. Na całym świecie, w tym w Polsce, jest wielu praktyków tej metody. Możesz odszukać najbliższego. Ja także jestem praktykiem tej metody. Możesz umówić się ze mną na sesję w Katowicach. Poproś o wsparcie. Prośba o pomoc wymaga od nas pewnej otwartości i akceptacji naszych własnych potrzeb i ograniczeń. Uczenie się proszenia o wsparcie może być procesem samodoskonalenia, który prowadzi do lepszego zrozumienia siebie i innych ludzi. Czasami po prostu potrzebujemy kogoś, by wysłuchał nas i udzielił wsparcia emocjonalnego w trudnych chwilach. Prośba o wsparcie może dać nam szansę na podzielenie się naszymi uczuciami z kimś bliskim, co może przynieść ulgę i poczucie zrozumienia. Czasami osoba spoza sytuacji może zauważyć rzeczy, których ty sam nie dostrzegasz. Mówiłem o tym przy okazji poprzedniego odcinka: oko nie może zobaczyć siebie samego. Poproszenie o wsparcie pomoże spojrzeć na sytuację z innej perspektywy i uzyskać cenne rady lub wskazówki. Zwłaszcza gdy bardzo chcesz stosować różne techniki neutralizacji niepokoju, ale czujesz, że coś cię blokuje. To może być właśnie wspomniana na początku dodatkowa korzyść lub korzyść wtórna. W tym może pomóc ci na przykład coach, na przykład ja. Jestem coachem i terapeutą pracującym metodą timeline terapii. Zapraszam Cię na coaching i wsparcie w wyznaczaniu Twoich celów, ale także i w drodze do ich realizacji. Zapraszam również na timeline terapii, rewolucyjną metodę uwalniania od negatywnych emocji, ale także również na sesję Access Bars. Poszczegóły odsyłam na moją stronę www.piotrcygan.pl za nami 12 pomysłów na to, jak poradzić sobie z niepokojem i niepożądanymi stanami emocjonalnymi. Z pewnością jest ich więcej, a ja nie wyczerpałem tematu. Widzę nawet pewną przestrzeń do ulepszeń, więc jak może być jeszcze lepiej? Jak Ty sobie radzisz z emocjami, niepokojem, lękami? Jestem tego bardzo ciekawy. Napisz mi w komentarzu na Instagramie. Facebooku, Spotify czy Spreaker lub YouTube. Możesz do mnie także napisać e-mail pod adres podcast.piodocygan.pl Weź jeszcze jedną opcję pod uwagę. Być może niepokój to sygnał, że Twoje życie marzeń głośno puka do Twoich drzwi świadomości. Obecność, niepokoju może oznaczać, że czegoś bardzo pragniesz, jakiejś zmiany, czegoś nowego, ale zwyczajnie obawiasz się tego, co nieznane. To tak naturalne, jak możliwość szybkiej zmiany swojego nastawienia poprzez zmianę myśli lub zmianę swojej fizjologii, która wpłynie na myśli i stan emocjonalny. Wystarczy, że weźmiesz jedną z tych dwunastu metod, tych sposobów i wcielisz je w życie. Nie przejmuj się, jeśli na początku doświadczasz trudności. Wracaj i powtarzaj to tak długo, aż zacznie wychodzić. Zaufaj, że to część większego planu chytrego planu ciągłego odwracania uwagi od bodźców, które sprawiają, że odczuwasz lęk i niepokój. Pamiętaj także, że jesteś w drodze do swojego życia marzeń. Ta droga wymaga pewnej dozy cierpliwości. Ale przyznaj, że obietnica jest niezwykle kusząca. Hej, jeśli uważasz, że materiał dzisiejszego odcinka wniósł wartość do twojego życia, możesz postawić mi wirtualną kawę. Zrobisz to, wchodząc na stronę piotrcygan.pl/kawa. Ten podcast słuchasz za darmo, ale będzie mi bardzo miło, jeśli docenisz moją pracę także w ten sposób. Dziękuję ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do subskrypcji mojego podcastu na platformach iTunes, Spotify czy YouTube oraz do pozostawienia oceny i recenzji pod moim programem w Twojej aplikacji lub na mojej stronie. Pomoże mi to dotrzeć z przekazem do większego grona słuchaczy. Możesz także zapisać się na newsletter na mojej stronie piotrcygan.pl i zdobyć darmowy e-book. Być może znasz kogoś, komu treść dzisiejszego odcinka pomoże w rozwiązaniu problemu. Przekaż mu link w prywatnej wiadomości jak najszybciej. Na koniec mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To jest pierwszy dzień reszty Twojego życia. Możesz wybrać, co będziesz dzisiaj myślał i co będziesz czuł. Na to masz wpływ, a zasługujesz na znacznie więcej niż myślisz. Już teraz możesz wziąć tę jedną rzecz, którą usłyszałeś i zastosować w swoim życiu. Mam nadzieję, że spędziłeś ten czas inspirująco i że wiesz już na co jest czas. Czas na życie marzeń.